jesteśmy na stoisku firmy Omega Sport, firmy, która jest dystrybutorem marki Superior. Daniel, więcej nam o tej marce proszę opowiedz. Marka Superior, rowery Superior pochodzi z Czech. Montownia, cała produkcja odbywa się w Czechach. Od kilku lat mocno sfokusowana na rowery zawodnicze, na jak najlepszą jakość rowerów, co później przekłada się na dobrą jakość rowerów standardowych, podstawowych MTB, miejskich czy crossowych. Fabryka bardzo dobrze montuje rowery, idealnie poskładane, więc zawodnicy też i osoby używające marki Superior nie mają problemu z jeżdżeniem na nich. No właśnie, może warto dodać, że na tych rowerach jeżdżą czołowi polscy zawodnicy. Tak, największą i najlepszą wizytówką dla tej marki są zawodnicy, którzy jeżdżą na tych rowerach, a jest ich całkiem sporo w Polsce. Zaczynając od Marka Konwy, który jeździ w teamie fabrycznym, Barta Brentjensa, gdzie Superior mocno wspiera ten team. Następnie w tym roku dziewczyny z Zatoru, Gabrysia i Rita, które na tych rowerach zdobywały mistrzostwa w maratonach w tym roku. Wielu zawodników, którzy jeżdżą maratony, pokazuje się na rowerach marki Superior. Co bardzo cieszy, ich opinie są dobre, nawet bardzo dobre. Geometria od razu dla nich dobra, ramy, wielkości ramy dobrze dobrane, więc myślę, że jest to jak najlepsza wizytówka. Tutaj mamy rower na średnim kolor, to jest w konfiguracji na 2014 czy 2015 rok? Obecnie ten rower jest na 2014. Jest to rower, na którym właśnie Rita zdobyła Mistrzostwo Polski w maratonie. Jakieś zmiany na przyszły rok są przewidziane? Tak, kolorystycznie delikatnie podkreślony design. Rama, jako że jest tegoroczna, wyprodukowana, stworzona w tym roku, niewiele się zmieni. Delikatnie poprawi się prowadzenie linek. Oczywiście nowy napęd XTR 1.11. Natomiast reszta komponentów to topowe marki, najwyższy model FSA, koła ZTR, kresty, więc wszystko co najlżejsze, abyśmy mogli dać zawodnikowi najbardziej kompletny rower. Ile taka przyjemność kosztuje? Cena stosunkowo dobra, bo ten rower kosztuje 14 500 zł, natomiast na następny rok 15 500 zł, super. Co wydaje mi się, że jak w nazwie i tak jest super. Cena będzie super. A coś tak jakby zna bardziej budżetowego? Najbardziej budżetowa kolekcja. W tym roku zrezygnowano zupełnie z produkcji rowerów na kołach 26 cali. Wprowadzono koła 27 i 29 cali już od samego początku kolekcji. Seria XC, gdzie ceny zaczynają się od 1500 zł brutto w detalu. Jeden model, dwa rozmiary kół, co znacznie ułatwia dobór ramy. Fantastyczne malowanie, bardzo dobra geometria, trzy serie rowerów, seria Sport, seria Race i seria Issue, czyli od roweru użytkowanego okazjonalnie, po rower dla maratończyków, dla osób, które się ścigają i seria Team, czyli nazwane Issue dla tych topowych zawodników lub ludzi, którzy rzeczywiście chcą jeździć na topowym sprzęcie. Super, bardzo dziękuję za prezentację. Dziękuję bardzo. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że poza Mają Włoszczowską w tym kraju jest wiele utalentowanych młodych zawodniczek i są z nami takie dwie zawodniczki, Rita i Gabrysia. Czyli przedstawcie się, powiedzcie przede wszystkim w jakim jesteście teamie, jakie są wasze sukcesy, na czym jeździcie i jakie macie plany na przyszły sezon. Po kolei. Gabriela Wojtyła, zespół Goodman NTB Team. Największe osiągnięcia to podwójne mistrzostwo Polski w kategorii juniorka młodsza. Plany na przyszły sezon trudno określić, ale na pewno bardzo wysokie. Czy już masz, że tak powiem, sezon zakończony, czy dopiero jeszcze masz jakieś wyścigi w planach? Nie, kończę już sezon. Teraz okres roztrenowania i plany w przełajach. Jakiś dłuższy urlop, wypoczynek, szkoła? Zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewna. Na jakim rowerze jeździsz? Superior. Duże koło, średnie koło? 27,5. W jakiej konfiguracji sprzętowej? Orientujesz się, czy to mechanik się orientuje? Mechanik niestety. Dobrze, do tego zaraz wrócimy. I? Rita Malinkiewicz, Goodman Zator,
ścigam się w kategorii młodzieżowej od tego roku. Zdobyłam w tym roku Mistrzostwo Polski w kategorii U23 w maratonie oraz srebrny medal w elicie, przyjeżdżając zaraz za nią Szafraniec. Rozumiem, że ostrzysz zęby na dziewczyny w przyszłym roku? Tak, myślę, że wraz z trenerem cały czas planujemy progres i w najbliższych latach będzie to widoczne. Rower? Superior. Na sprzęcie? Shimano XTR. Duże koło, średnie? Średnie. A czemu nie duże? Bo duże jest jeszcze dla mnie za duże. Jakiś urlop, przerwa, koniec sezonu? Teraz mamy okres już roztrenowania, chwilę odpoczniemy i w tym roku po raz pierwszy raz będę ścigać się w przełaju. O proszę, jakieś zgrupowanie zimowe planujecie daleko za granicą? Myślę, że tak, ale to dopiero pewnie w lutym, w marcu. Dziewczyny, trzymam kciuki, no i powodzenia. Dziękujemy. Dziękuję.